Klasyka gatunku, czyli dżinsy i szpilki. Czy na pewno wiesz, jak je ze sobą łączyć? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Jeżeli lubisz mieć w swojej szafie ubrania, dodatki, które z dużą dozą prawdopodobieństwa w większości sytuacji będą do siebie pasowały, to prawdopodobnie jesteś fanką szafy kapsułowej. Szafa kapsułowa to taka szafa, która zakłada, że masz w niej takie ubrania, które z minimalnej ilości rzeczy zrobią maksymalną ilość połączeń. I często mówi się, że w szafie kapsułowej powinny być tak zwane klasyczne rzeczy, żeby je ze sobą połączyć. Oczywiście może być to tak zwana półprawda i można by było to skomentować, tak jak wiele komentarzy w naszym życiu można by było dodać, czyli to zależy. I gdy już mówię o szafie kapsułowej, bo zaraz wyjdziemy z tego tematu, ale gdy już mówię o szafie kapsułowej, to chciałabym zaprosić Cię na najbliższy webinar, który odbędzie się 19 października w internecie, czyli jest to szkolenie internetowe, tak zwane webinarium. Wszystkie szczegóły znajdziesz na szafaidealna.pl, a jego temat to niebanalna szafa kapsułowa na jesień i zimę. Czyli trochę rozpracujemy, co z tą klasyką i szafą kapsułową. Ale właśnie, przechodząc od szafy kapsułowej, poprzez tą klasykę, czyli bardzo często mówimy, że klasyczne rzeczy to będą zawsze do siebie pasowały. No i właśnie, to zależy, ponieważ szafa kapsułowa często zakłada, że powinnaś w niej mieć buty na obcasie, często nazywane potocznie szpilkami, a szpilki to tak naprawdę czułenka na bardzo cienkim obcasie i takimi butami się dzisiaj zajmiemy, no i dżinsy. I że połączenie dżinsy plus szpilki to się zawsze będzie sprawdzało. Okazuje się, że wcale nie. Wcale nie. Są przykłady, gdzie ta klasyka nie zawsze będzie się fantastycznie sprawdzała, ponieważ może okazać się, że co innego osoba, która mówi takie zdanie, to znaczy, że klasyczne rzeczy zawsze się ze sobą połączą, co innego sobie wyobraża, niż Ty sobie wyobrażasz. Ponieważ nie każde buty, które nazywamy szpilkami, będą klasyczne, a ja bym powiedziała, tutaj zamieniłabym te słowa z klasyczne na uniwersalne. Ponieważ nie ma takiej zasady, że klasyka pasuje do wszystkiego. Ta klasyka to jest taki wytrych, takie słowo, które no, jest bardzo, bardzo niebezpieczne, dlatego używajmy właśnie stwierdzenia bardziej uniwersalne, tak, niż klasyczne. No i okazuje się, że jak najbardziej są takie zasady, że pewne elementy naszej garderoby, tutaj dżinsy plus szpilki, będą do siebie pasowały, ale nie zawsze. Ponieważ szpilki mogą być w różnych kolorach i mogą być wykończone różnymi materiałami. I tutaj będę zakładała, że będą one albo ze skóry licowej, czyli takiej gładkiej, takiej zwykłej, albo ewentualnie podrobionej, ale udającą skórę licową, skórę zamszową albo lakierki, tak? Czyli lakierowaną. Mamy te trzy rodzaje szpilek, tak je nazwijmy. Czyli tak naprawdę materiał robi nam to, czy one są uniwersalne, czy nie. Ale nie tylko materiał, bo też kolor. Mamy kolory tak zwane bazowe, czyli należą do nich biele, szarości, czernie, powiedzmy beżo, brązy i granat. No i mamy kolory bardziej takie szalone, bardziej takie, które no, dają nam trochę takiego podkręcenia stylu. Czyli pamiętamy, że o uniwersalności albo nie szpilek będą świadczyły materiał i kolor. I teraz są takie szpilki, które będą bardzo odjazdowe i są takie szpilki, które będą bardzo eleganckie. I teraz rozróżniamy tak naprawdę dwa rodzaje elegancji. Elegancja ta wieczorowa i elegancja ta biznesowa. I też gdy zaczynamy wchodzić w temat dżinsów, to możemy sobie wyobrazić, że przecież te dżinsy też mogą być różne, ale obojętnie jakie nie będą miały kształtu, czy one będą bardzo zwężane, będą takie slim, czy będą boyfriendami, czy będą powiedzmy poszarpane, czy będą szerokie, czy będą teraz bardzo modnymi dzwonami, no to dalej będą nie wpisywały się ani w ten biznesową elegancję, ani w tę taką wieczorową elegancję. Dżinsy są elementem stylu casualowego. I tutaj, gdy już
te powiedziałam rzeczy a propos tego stopnia uniwersalności bądź elegancji Twoich szpilek i casualowości, czyli takiej codzienności jeansów, można powiedzieć, aha, no przecież style w ubraniu powinny się zgadzać. Czyli gdybym miała teraz zakończyć ten poradnik, to bym powiedziała, kiedy szpilki i jeansy do siebie nie pasują, kiedy nie zgadzają się ze sobą stylem. Czyli tak naprawdę do casualowych jeansów powinnyśmy dobrać casualowe szpilki, casualowe buty w ogóle. No tak, ale można by było zadać pytanie, co z sytuacją, kiedy mówimy, że szpilki to dodają elegancji jeansom. Dodają jej elegancji wtedy, kiedy one też są casualowe, bo same już buty na obcasach zakładamy wtedy, kiedy są te eleganckie sytuacje. Wiele moich klientek w ogóle buty na obcasie to zakłada tylko wtedy, kiedy są wesela, tudzież jakieś ważne okoliczności rodzinne, na randki, gdzieś na jakieś no, sytuacje po prostu takie wyjściowe. Więc same już szpilki sensu stricte no, dają elegancji, ale one muszą być casualowe, żeby z jednej strony dodać tej elegancji, na przykład być zestawione z marynarką, czyli same szpilki i marynarka, i też nieelegancka, tylko taka bardziej codzienna, bo taka garniturowa marynarka też nie będzie pasowała do jeansów, ale to jest inny temat, nie na dzisiaj. Te casualowe szpilki połączą się casualem z jeansami, a swoją elegancją na przykład z koszulą albo marynarką. I w ten sposób robimy smart casual. I tutaj właśnie w ten sposób budujemy szafę kapsułową, ale o stylu w szafie kapsułowej będę mówiła podczas webinaru, na który już Was zapraszałam, szafaidealna.pl, tam można się na niego zapisać. No ale teraz kilka przykładów, żeby nie było tylko, że ja mówię, ale też chciałabym Wam coś pokazać, czyli na przykład te sytuacje, kiedy czarne, lakierowane szpilki zupełnie nie pasują do jeansów i do tego jeszcze tutaj poszarpanych, tutaj jakby wiele rzeczy ze sobą nie pasuje, ale zwróćmy uwagę, że mamy spodnie albo bardzo obcisłe, czyli rurki poszarpane, albo takie luźniejsze, powiedzmy gdzieś tam boyfriendowe poszarpane i te eleganckie wieczorowe szpilki, które tutaj do niczego zupełnie nie pasują, inne buty byłyby tutaj dużo lepszym pomysłem, albo na przykład znowu mamy tą samą osobę, popatrzcie, są poszarpane jeansy, jeszcze z obniżonym stanem, biały pasek, który no w ogóle nie jest elegancki, marynarka, która jest trochę taka ramoneskowata, nie wiadomo jaka, połączeniem marynarki z ramoneską, czyli wszystko jest takie pomieszanie z poplątaniem i jeszcze do tego te eleganckie szpilki, czyli ma być z zadziorem, no bo ta ramoneska zadzior, podarte jeansy zadzior, no a te eleganckie szpilki pasują bardziej do garnituru tudzież sukienki koktajlowej niż do tego zestawu. I zobaczmy zestaw obok, który jest bardzo podobny. Znowu, jeansy z obniżonym stanem, poszarpane, coś jest na górę, t-shirt nawiązuje do elegancji, przepraszam, do casualu, do tego codziennego wydźwięku jeansów, no i buty, które pokazują zadzior. I ja wiem, że tutaj są sandały, a nie pełne czułenka, ale mam nadzieję, że widzisz to, co mam na myśli, że takie lakierowane w ogóle nie pasują. Podobnie tutaj, gdzie mamy po lewej stronie, już tak można by było powiedzieć na skraju tego. Do tego zestawu lepiej by pasowały baleriny, mokasyny, ewentualnie na przykład zamszowe buty na obcasie, ponieważ zamsz właśnie trochę ściąga tę elegancję. No a po prawej to już w ogóle spodnie, które jakby zapożyczone z męskiej szafy i ta super sexy szpila na jeszcze platformie, podwinięte jeansy, które zupełnie nie pasują do elegancji właśnie tych platformowych, takich wyrazistych, bardzo zdecydowanych szpilek. Tutaj mamy bardziej szpilki dla diwy, super sexy, pokazujące taką siłę, a te jeansy to takie jestem taką dziewczyną z sąsiedztwa i to zupełnie do siebie nie pasuje. Zejdziemy z czarnych butów, przejdziemy do białych. Tutaj są białe i chyba srebrne te sandałki po lewej, tak mi się wydaje. Mamy białe szpileczki, które no, znowu są zbyt eleganckie do całego zestawu. T-shirt luzacki, spodnie luzackie, torba to w ogóle nie wiem co, ona też jest jakby... No tutaj z tymi szanelkowymi torebkami to osobny temat, nie chciałabym na niego wchodzić, żeby ten poradnik nie był zbyt długi. Mamy białe buty, które zupełnie nie pasują i zobaczmy jak fajnie wyglądają. Jasne, co prawda tutaj mamy tak zwane tibary, czyli takie sandały, które są
z tym takim charakterystycznym zapięciem T, które są troszkę retro. Bluzka jest retro, spodnie z wysokim stanem, też całość jest taka retro i jak dużo lepiej to wygląda. W obu przypadkach dżinsy plus biała góra i jasne, tutaj mamy białe i chyba srebrne, albo może też białe, bo nie jestem pewna na zdjęciu, buty. One oczywiście też mogłyby być sandałami po lewej stronie, wyglądałoby to super. Kolejny przykład, czerwone szpilki. No, kobiety myślą bardzo często, że jak do dżinsów założą czerwone szpilki, to będzie wow i po prostu będą chodzącą taką kobiecością w wydaniu takim, no powiedziałabym, standardowym, takim szablonowym. Natomiast ani w jednej sytuacji, ani w drugiej sytuacji znowu mamy wielką torbę na ramię zarzuconą, luźny top, pęknięte dżinsy i te czerwone szpilki po lewej stronie, a nie po prawej stronie, zupełnie do niczego nie pasują. W obu przypadkach lepiej by się sprawdziły inne torebki, inne buty i te buty to mogłyby być jakieś nawet po prostu sneakersy, trampki. No zupełnie po prostu stopień elegancji tych butów zupełnie nie pasuje do całej reszty stroju, który jest w obu przypadkach bardzo casualowy. No i popatrzmy, jak czerwone buty można dobrać do dżinsów i do koszuli w trzech różnych odsłonach, kiedy one nie będą takimi delikatnymi, eleganckimi szpilkami, tylko czymś cięższym, ponieważ elegancja generalnie kojarzy nam się dosyć lekko, dosyć tak kobieco, więc też te eleganckie szpilki kojarzą nam się dość lekko i dość kobieco, a tutaj można zobaczyć, że te buty na obcasie, już nie szpilki, ale buty na obcasie są w takim klimacie bardzo ciężkim wizualnie, bo są odcieniach czerwieni, ale cięższej czerwieni niż była przed momentem. Mają cięższe obcasy i są wszystkie zamszowe, tudzież welurowe, nawet bym powiedziała, te środkowe. Czyli mają takie, są bardziej casualowe, bardziej codzienne. No i tutaj też takie stylizowane troszeczkę na retro. Kolejny przykład, czyli połączenie już zupełnie trzech różnych stylów, czyli bluza plus dżinsy plus buty, właśnie klasyczne szpilki na nogach, na stopach, no i tutaj też zupełnie to nie pasuje. Naprawdę, w obu przypadkach bardziej by się sprawdziły po prostu tenisówki, albo nawet jakieś takie mokasyny stylizowane troszkę na sportowe, czyli takie pomieszanie. Jeżeli chcemy dodać trochę elegancji, to zróbmy na przykład mokasyn, który jest, czy jakieś takie wsuwane buty, które są na podeszwie, która udaje sportowe, i wyglądałoby to o niebo lepiej. I tutaj zobaczmy, jak właśnie ten zestaw, gdzie mamy bluzy, które są sportowe, są grube, są ciężkie optycznie, dżinsy, które są poszarpane, które mają gruby materiał i jeszcze to poszarpanie dodaje takiej ciężkości i te leciutkie buciki zupełnie nie pasują, a jak fajnie wyglądają takie dżinsy, które są optycznie ciężkie, na przykład z butkami, czyli teraz w sezon wchodzimy i tutaj fajna inspiracja, jak można to zrobić lepiej, niekoniecznie ze szpilkami, czyli albo czułenka na grubszym obcasie, albo botki na grubszym obcasie są tutaj rozwiązaniem, a już tutaj na sam koniec ostatnia inspiracja taka, gdzie nosimy buty na obcasach, których do końca nie widać, z lekko rozszerzonymi, takimi dzwonowatymi jeansami, które teraz są hitem. Także pamiętaj, dobieraj odpowiednio styl swoich butów do reszty stylów, które masz na sobie. Jeansy casualowe, szpilki mogą być bardziej casualowe albo mogą być mniej casualowe. Dzisiaj już wiesz, jakich absolutnie nie nosić ze sobą. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych super ekstra połączeń stylów, szafy kapsułowej, która będzie niebanalna, czyli nie będzie taka super, super klasyczna, to zapraszam Cię na webinar. Widzimy się już za kilka dni, także do zobaczenia. Pamiętaj, szafaidealna.pl.